Adibas, tyranisz, stój! In my head. Siemano! I trochę odmienny motovlog, bo na Adibasie. Adibas się świetnie sprawuje. Jak już widzieliście, Kawasaki leci na sprzedaż. Link do ogłoszenia macie w opisie. Można też było zauważyć, że nie tylko ja sprzedaję motocykl, Gabryś też sprzedaje swoje Rieju. A powodem jest pewnie przesiadka na większy moto. Możecie do niego walić na prywatnej wiadomości. O kurde, przez fanpage. On tam się odezwie. Wszystko opiszę, co tam jest zrobione w tym Rieju. Ja tu muszę przeskoczyć. O kurde, no trochę się... Nie, wszystko jest git. A trochę... Trochę tak powiem, że uszkodziłem drzewo, ale ale trudno. Ścieżek się nie zagradza. Adibas przejedzie wszędzie. Idziemy sobie na podjazd, który sprawiał mi wiele problemów, jak jeszcze jeździłem Kawasaki w wersji Enduro. Na kosteczkach był. Spróbujemy tego teraz zrobić Adibasem. Zobaczymy, jak pójdzie. Pogoda idealna na jazdę skuterem. Jeździliśmy nim w lecie, ostatnio. Tak, ostatnio jeździliśmy nim w okresie letnim. Robiliśmy te wszystkie wyścigi na czas i tak dalej. Teraz go wyciągnąłem pierwszy raz od tamtego momentu. I tak powiem szczerze, że żeby go spalić, trochę musiałem się namęczyć, bo nie wiem, co się z nim dzieje, ale coś na zimnym nie chce odpalać. Musiałem mu psiknąć ze dwa razy pod świecę i wtedy, jak już załapał tej temperatury na tym tłoku, to odpala na kopnik normalny, więc miałem się czego obawiać jadąc w teren. Będę się musiał trochę rozpędzić. Dobra, tu też jest jakaś gałąź. Dobra, lecimy na podjazd. Zobaczymy, na co go stać. Zrobił! Elegancko. Dobra, lecimy sobie na tamten następny podjazd. Ubrałem się dzisiaj spodnie takie trochę w teren, ale butki takie normalne, bo nie ma co sobie wagi powiększać tymi butami na krosiwo. Gdzie ten zjazd na ten podjazd? Gdzie on był? Mam dzisiaj cały bak paliwa. A skuterek nie pali aż tyle, więc dłuższą traskę mogę sobie strzelić, ale nie będę też jakoś się tak... O kurde, trochę się zarosło. Może się uda zrobić ten podjazd. Trochę będzie ciężko, ale spróbujemy. Weźmiemy sobie większy rozpęd. Myślę, że stąd będzie spoko. I jak to mówią, p***a i ogień. Nie ma szans. O kurde, ślisko jest i to w pipę. Ślizgam się na butach wychodząc tu. Chodź tu. Ja wiem, że nie lubisz takiego czegoś, ale... Ale skoro nie jeździłeś już taki czas, to... To musisz odcierpieć swoje. O kurde. Dobra. O kurde. Ała. Adibas. Stój. A jednak może to nie był głupi pomysł, żeby sobie wziąć ochraniacze. O, dobra. Podjazdów raczej nie będę robił. Nie ma takiej możliwości. O, łapię go powoli.
na skuterze. Lecimy. Nie ma co stopować. Tędy. Nie, tędy nie. To był zły pomysł tam jechać jednak. On by tam wyjechał na lajcie, tylko taki problem jest malutki, że... O, taki jak teraz. Nie, tędy nie jadę, bo on mi tu zgaśnie. On na wybojach właśnie tak... Tak go trochę zalewa. Może by spróbować skoczyć z niej? Jak myślicie? Dobra, próbujemy. Robimy skoka Adibasem. Tylko się rozpędzamy gdzieś. Raczej stąd i pełny gaz. Nie siadł tak jak powinna, jak jest jakieś przechylenie, górka, cokolwiek. Z nim są straszne problemy. Ja mogę się rozpędzić, żeby skoczyć. Ale przy końcu by pasowało też odwinąć tą manetą i wtedy to już nie jest to samo. Dobra, teraz się uda. Dobra, koniec tych skoków. 102 metry, Adam mały. Skoro Gabriel sprzedaje motor, motocykl, bo zaraz się pewnie hejterzy odezwą, ale... Nie, no dobra, przyjmijmy na to, że motor. Gabriel sprzedaje i ja sprzedaję. I teraz pewnie nachodzi was pytanie, co będzie dalej? Gabryś pewnie celuje w coś, w teren. Ja celuję w to, co się trafi. Tak? Byle by było w czterosuwie. Jakbym wpadł do tej wody, no to ciężko by było. Skuter już by raczej nie odpalił. Mieliśmy robić... O kurde! Przód się właśnie nie trzyma. Z tyłu są kolce, fakt. Limituje to taką jakby kostkę, bardziej się wgryza w tą ziemię, ale... Widzicie, jak już tu chciałem... bardziej skręcić, no to problem był. No i znowu muszę się schylać. Muszę przejadę sobie tędy. Gdzie? Prosto? A, i tu jest ta woda, nieszczęsny. Czego ty tak gaśniesz? Powiedz mi jedną rzecz. Rękawiczki by pasowało. Sobie jakieś nowe kupić. Jak ktoś poleca jakieś tu pisać, od razu wam mówię, że dirt pawy odpadają w opór. Luks jest, jest luks. Odpalił. Doszedłem do czego? Czego to wina, że nie chciał odpalać? Ściągnąłem odsłonę cylindra, która miała taki dodatkowy wpływ na ten skuter, że broniła cylinder, ale też robiła taki owiew powietrza, jakby wszystko co idzie z tego wentylatora, co tam jest, leciało prosto na cylinder, tak? I teraz jest taki problem, bo ściągnąłem tą osłonę, żeby mieć lepszy dostęp do świecy. Trochę szybko się grzeje. Nie, tak jak przyjechaliśmy, raczej nie pojedziemy, chyba że skręcimy sobie troszkę wcześniej. Albo nie. Nie, jedziemy sobie drogą główną, jakby już wiecie, z gaz to. Najgorsze jest to, że nie ma papierów. Ale co się tam będziemy przejmować? To jest skuter. To jest skuter. To pojedzie, to przed policją ucieknie. Znając życie, to pewnie będą suszyli na CPN-ie. Zobaczymy jeszcze. A i się wlec 45 jeszcze przez jakiś kilometr zła. Ty no bez przesady. Bez jaj. Suszą. I nie ma takiej opcji, kurde, że pojadę sobie teraz. Dobra, jednak wybieram opcję na skróty. Pobawimy się w kotka i myszkę. Taki jeden problem jest, że oni nie wiedzą, że ja jestem myszką i oni kotkiem w sumie. Ważne, że ja mogę się poczuć jak... taki miejski cwaniaczek, teoretycznie JP 100%, ale trochę nie do końca, tak. Dobra, wsłuchajcie się w to, daję wam 10 sekund.
No trochę tak, trochę tak. Najgorsze są te kolce w skuterze. Wiecie czemu? Akurat w Adibasie. Ja wam powiem dlaczego, ja wam powiem. Patrzcie, rozpędzony jadę i teraz wcisnę hamulec. Widzicie? Zero hamowania, w ogóle tak jest ścisko. Dobra, kamera, bateria mi padła w końcu, ale po prostu skieruję was do moich słów, jak już kończyłem. Chciałem kończyć ten film, ale jeszcze połowa drogi. Luks, dobra. Nie wiem, kiedy mi bateria padnie, więc zrobimy sobie teraz końcówkę filmu. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, lajkowania, wbijać na fanpage. W ogóle spoko akcje się tam dzieją. Na Instagrama też wrzucamy tam sobie takie jakby after sceny, przygotowania do filmów i tak dalej, co robimy i bla. Wszystko macie w opisie. Zapraszam też na grupę, bo dla najaktywniejszej osoby na grupie początkiem miesiąca lecą wlepy, więc można też coś wygrać.